Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Jeszcze jesteście troszeczkę malutcy, to pewnie nie interesują Was studia, ale to jest jedna z uczelni w Rzeszowie. Także jeśli kiedyś byli zainteresowani, to jak najbardziej polecam, ale to nie o tym dzisiaj. I dzisiaj przyjechałam do Was z tematem o Czechach. Ale zanim przejdę do Czech, to chciałabym Wam tak pokrótce opowiedzieć o tym, czym jest punkt Europe Direct, z którego do Was przyjechałam. Jest to punkt jako jedyny na Podkarpaciu, który jest dla Was, dla Waszych rodziców, dla mieszkańców, dla wszystkich Polaków, dla Europejczyków. I w punkcie tym przedstawiamy i odpowiadamy na Wasze pytania, wątpliwości związane z Unią Europejską. Więc jeśli macie jakieś pytania dotyczące Unii, dotyczące państw, tych, które sprawują obecnie rezydencję, jak najbardziej takie pytania możecie skierować do nas, mailowo lub telefonicznie, Wasi rodzice, również Wasi nauczyciele, jeśli by chcieli jakąś lekcję na temat Unii Europejskiej lub tematów związanych z Unią Europejską przeprowadzić, to do nas mogą się zgłosić. Tak, słucham Cię. Kiedy się rozpocznie? Może mi dzisiaj na takie pytanie nie będziemy odpowiadać, bo nie to jest temat dla naszych warsztatów. Także moi drodzy, to tak pokrótce. A powiedzcie mi, czy wiecie coś, cokolwiek na temat Unii Europejskiej? Tak. No to super, no to dobra, no to moje pytanie jest takie, jaka jest flaga Unii Europejskiej? Co? Niebieska flaga z 12 gwiazdkami. Dokładnie tak. A wiecie dlaczego z 12 gwiazdkami? Bo jest należy pani. W ogóle wiecie dlaczego powstała Unia Europejska? Żeby już nie było takich problemów jak wojny światowej. Dokładnie tak, bardzo ładnie. A uczyliście się na historii o tym, czy po prostu gdzieś trochę? My nie mamy historii. Super, no to świetnie, to bardzo się cieszę w takim razie. A powiedzcie mi, dlaczego tak? No to tak, dlatego, żeby właśnie nie było wojen, żeby ludziom żyło się lepiej, żeby byli zjednoczeni i po to też, żeby nie było dyskryminacji, podziałów. A powiedzcie mi, jak uważacie, czy jeśli Unia Europejska, Komisja Europejska kieruje jakieś pisma do różnych państw, czy one są w języku angielskim tylko? Angielskim. Znaczy zależy do jakiego kraju. O, dokładnie tak, zależy do jakiego kraju, czyli mamy 27 krajów w Unii Europejskiej i do każdego kraju w ich rodzimym języku takie pisma są wysyłane, dlatego że nie ma podziałów na języki i tak dalej. Każdy ma się czuć w Unii dobrze i nikt ma nie być wykluczony. Dobrze, i jeszcze, czyli tutaj wiecie, że powstała wojna w Europie, a powiedzcie mi, czy wiecie, jakie 6 krajów zapoczątkowało Unię Europejską? Ale ty wszystko wiesz, a ktoś inny może dajmy szansę komuś? Nie, czy nikt nie wie? No to dobrze, to dawaj. Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, jeszcze te, Niderlandy, Belgia, Włochy i chyba... Były Włochy, tak, super. Ekstra. Bardzo, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. Wy jesteście klasą czwartą. Na tej grze i słowa przyjęliśmy. A, w razie byliście. To jest tak bardzo mocno się to robiliście, czy robiliście? Ja nie mówię. Dobrze.
Węgrzech. I dzieci się podobało, u nas są zadowolone na Węgrzech. My się właśnie na Węgrzech, bo tam było dużo zjeżdżali. A, dużo zjeżdżali, rozumiem. Teraz ciebie proszę. Ty gdzieś byłaś? Nie chcesz nic mówić? Nie, nie wiem. A, nie wiem, rozumiem. No ale tutaj też na pewno miałeś mocne kreski. Ja też byłem na basenie w Rzeszowie. Na basenie w Rzeszowie. I podoba się? Rzeszowie na basenie? Dobra, ciebie proszę. Ja a na morzu gdzie byłaś? Pamiętasz? W jakim mieście? W jakiej miejscowości? Czy nie pamiętasz? Na jakim polu właśnie Gdańsku też? Tak, też w Gdańsku. I podoba się Gdańsk? Podoba się Gdańsk? No to są nie tylko Gdańsk, ale miasto. Są główne działania, jak chodzi o zabezpieczenie energii elektrycznej. Cyberbezpieczeństwo. Wiecie, co to jest cyberbezpieczeństwo? Sieci bezpieczeństwa. Dokładnie tak. Chodzi o sprawy ekonomiczne i demokratyczne i o Ukrainę. A wiecie, dlaczego o Ukrainę chodzi? Wojna. Dokładnie tak. Dobrze, a proszę powiedzcie mi, czy wiecie o tym, jaka jest pełna nazwa Czech? Macie tutaj podpowiedź na... Czeska Republika. Republika Czeska. Dokładnie tak. I głową państwa jest prezydent Miloš Zeman. Liczba ludności, tak jak tutaj widzicie, dla porównania z Polską. Dobra. I tak, Czechy przystąpiły do Unii Europejskiej w którym roku? W 1984. Na 1984. Dokładnie o to miałam pytać. Proszę bardzo, wybiegacie moje myśli i pytania. Wyprzedzacie. Dobrze. I, a czy wiecie o tym, przepraszam was bardzo, proszę o ciszę, że Czechy są prawie 4 razy mniejsze od Polski. Jakbym tego miała porównać, to mogłabym porównać na przykład do świnki morskiej i chomika. Mniej więcej. Wiecie, każdy wie co, jak wygląda świnka morska i chomika, nie? No, to nie wiem, chomika, świnkę morską. No, proszę się większe, prawda? No, zdecydowanie. To mniej więcej jakbyśmy mogli porównać to. No to dobra, to powiedzcie mi, ile tutaj mamy kolorów? Trzy kolory, dobra, no to jakie? Tutaj wygląda jak flaga polska, a tutaj jest niebieski. To jest słuszna uwaga, czyli taka polska flaga trochę, tylko jeszcze plus jeden kolor. A ten został ten komputer. Dobra, i powiedzcie mi, a wiecie co oznaczają te kolory może na tej flagę Czech? No nie wiem. Ten pierwszy, to jest flaga. Czyli biały, tak? Tak, ten pierwszy, nie wiem, to jest jakieś lewo. Nie, przepraszam, co chodzi mi o kolory, o kolory flagi. Czy wiecie, co znaczą te kolory? Nie, kolory nie. Nie, no to dobra, biały jest oznaką takiej czystości. To jest polski. No, dokładnie tak. Czerwony to jest rozlewu krwi za ojczyznę. Dokładnie tak. A niebieski, jak myślicie, co on może oznaczać? Mniejszy od Polski. Bardziej kształt. Nie, o co ci chodzi, wiem o co ci chodzi. Fajna uwaga, ale nie o to chodzi. Znacie takie słowo jak suwerenność? Tak. Jak to ono oznacza? No? Dążenie do celów? Nie. Nie, dobra. Suwerenność nie znaczy coś takiego, że jakieś państwo jest podległe. Właśnie, że jest niepodległe. A, nie, tak. Że dużo podległe. Tak, dokładnie tak. Super, ale wy dużo umiecie, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Niebieski kolor na fladze Czech właśnie oznacza suwerenność, czyli jest to taki znak, że państwo Czech jest niepodległe żadnemu innemu krajowi. Szkoda. Dlaczego? By było polskim. No, mogło być. No tak. Jaki wy macie poglądy, trochę się boję tych poglądów. Dobra, to w takim razie fladę na razie sobie tutaj odwieszam. I dobra, przechodzimy sobie dalej. No to wiecie, pewnie jest historii, że wcześniej Czechy były połączone ze Słowacją, tak? Czechosłowacja. I była Czechosłowacja, a od 9. Tak? Mieli bardzo przed drugą wojną światową. Super, naprawdę dużo wiecie, nie dajecie mi w ogóle żadnej szansy. I w 93 roku Czechy odłączyły się od Słowacji. I tak powstały dwa odrębne państwa, Czechy i Słowacja. I to wszystko było oczywiście w zgodzie, bez żadnych kłótni. Tak, dokładnie w pokoju.
I teraz tak, my święto, nosimy święto w Europie Nowy Rok przypada na 1 stycznia, ale czy wiecie, co również w Czechach przypada na 1 stycznia oprócz Nowego Roku? No właśnie dokładnie to, że powstało to państwo Czechy, 31 grudnia dnia poprzedniego powstało państwo Czechy i dlatego Czesi 1 stycznia oprócz Nowego Roku świętują również to, dokładnie tak. Przypada to u nich na 1 stycznia. Dobrze. Stolica Czech? Praga. Praga. Nawet nie musicie patrzeć na prezentację, super. I Praga jest jednym z często odwiedzanych miast w Europie. Ktoś z Państwa, ktoś z Was był w Pragu? Ja oglądałem ten film. Oglądałem ten film. Ja byłem na I bardzo bym Was prosiła, żeby każdy z Was tutaj napisał u góry swoje imię i nazwisko. Dobrze, żebyśmy wiedzieli, kto jak. I umawiamy się tak. Ja wyświetlam prezentację, czytam pierwsze pytanie, Wy sobie wpisujecie odpowiedź i tak jest, pytań jest 4, więc pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Kto skończy, przychodzi tutaj do mnie do biurka, ustawiacie się rzędem, dobrze? I kto pierwszy będzie miał 4 poprawne odpowiedzi na pytania, ten wygrywa. I później jeszcze druga i trzecia osoba. Zastanawiam się tak, że jak przyjdzie do mnie pierwsza osoba i będzie miała jeden błąd, siada niestety i już nie poprawia, tylko daję szansę kolejnej osobie. Słuchajcie. A ja, bo pani mi dobra, to quiz na dzisiaj jest taki. Pierwsze pytanie. Ile kolorów ma czeska flaga? A 3, B 4, C 5. Halo, nie, ja wszystkie pytania czytam wtedy do ciebie. Co znaczy słowo kwiecień? A styczeń, B maj, C kwiecień. Co jest stolicą Republiki? Halo, tak jak dopiero skończę. Co jest stolicą Republiki Czeskiej? Ostrawa, Brno czy Praga? I ostatnie pytanie. Z iloma państwami graniczą Czechy? 6, 4, 5. Ja się odwracam i ręce na dół wszyscy. I 3, 4 to pierwszy. Dobra, to ja mam.